Witajcie w kolejnym odcinku gry Dragon Age. Czy jesteście gotowi na kolejną przygodę w fantastycznym świecie pełnym mrocznych pomiotów? Bez zbędnych zwłok wyruszmy w kolejną epicką podróż. No to zaczynamy! Tak. Tak. Dobra, myślę, że można teraz wyruszyć na ziemię pana Lorena. Te gęsto zalesione tereny dostarczają drewna mieszkańcom regionu. Idziemy tam. Łączy się do walki. Już pozbieramy te zioła. Pod krwawymi plamami na uniformie mężczyzny nadal widoczne są barwy dawnego króla Ferelden'u. Z bliska twarz mężczyzny wydaje ci się znajoma. Pamiętasz go jako Erika Maraigne, członka Ostagarskiej Gwardii Honorowej Kejlana oraz Królewskiego Powiernika. Dziękuję. Nie sądziłem, że ludzie Bana tak szybko spostrzegą moją ucieczkę. Próbowałem kryć się w lesie, ale nie było czasu. A teraz jestem już trupem. Jeszcze nie, jeszcze mówisz, żyjesz. No właśnie, na razie jeszcze żyjesz. Byłeś w Ostagarze. Wiesz, jak wyglądała sytuacja. Ja miałem do wyboru to śmierć w brzuszysku jakiegoś pomiota, albo stryczek za dezercję. Tak, uznaję twoją twarz. Byłeś tam z Szarą Strażą, pośród rekrutów Duncana. Ja miałem strzec króla. Był moim przyjacielem, rozumiesz? Stwórco. Tyle czasu spędziłem w lochu u pana Lorena, ale ani na moment nie przestałem myśleć o tych, którzy zginęli w tamtą mroczną noc w Ostagarze. To nie twoja wina, że zginęli. Wiem o tym. Nawet gdyby ludzie Logana nie zostawili nas na lodzie, pomiotów i tak było zbyt wiele. Nawet Kejlan z całą jego brawurą wiedział, że zwycięstwa w Ostagarze być nie może. Król powierzył mi klucz do swojej skrzyni z uzbrojeniem. Powiedział, że jeśli stanie mu się coś złego, klucz mam za wszelką cenę dostarczyć strażnikom.
Czy ta skrzynia jest ważna? Królewska skrzynia z bronią. To właśnie w niej przechowywał Kejlan swój ojcowski miecz, za pomocą którego zamierzał zabić arcydemona. Co więcej, w skrzyni jest skrytka, a w niej papiery dotyczące cesarzowej Celeny oraz Orlezjan. Dlaczego po prostu nie wręczył klucza Duncanowi? Nie miał okazji. Duncan był zajęty nowymi rekrutami oraz Loganem. Niezależnie od tego, co kierowało Kejlanem, klucz powierzył mnie. Masz ten klucz przy sobie? Stwórca ma poczucie humoru, nieprawdaż? Ale może to i lepiej. Gdybym klucz zatrzymał, wpadłby w ręce Bana Lorena. Ale przecież Kejlan powierzył go tobie. Bałem się, że zgubię go na polu walki. Dlatego ukryłem klucz w obozie. Proszę, pewnie wciąż tam jest. Myślisz, że pomioty go nie znalazły? Mam nadzieję, że nie. Ale nawet jeśli, to czy potrafiłyby otworzyć nim zamek? Pomioty są dużo przebieglejsze niż nam się wydaje, ale królewskiego zamka raczej by nie sforsowały. Rzekłabym, że zawartość kufra nadal pozostaje nietknięta. Klucz umieściłem za poluzowanym kamieniem u podstawy posągu. Narysuję ci mapę, żebyś wiedział, gdzie go szukać. Weźmiesz mnie ze sobą, prawda? Możesz mnie nazwać sentymentalnym, ale zostało tam parę pomiotów, którym należy się cios mieczem przez łeb. Wydarzenia z Ostagaru nadal nie dają mi spokoju, strażniku. Jeśli to właśnie tam planujesz się udać, chciałabym móc ci towarzyszyć. Istotnym jest, by papiery króla nie dostały się w niepowołane ręce. Jeśli zaś idzie o miecz Marika, jest zbyt potężny, by potwory mogły położyć na nim swoje łapy. Tyczy się to całego uzbrojenia króla oraz elementów jego pancerza. A jeśli odnajdziecie ciało Kejlana, pożegnajcie je należycie. Był naszym królem. Nie powinniśmy zostawiać go na pastwę pomiotów. O, spoko. Skończone zadanie i zaktualizowany kodeks. Królewski powiernik, powrót do Ostagaru. Wedle słów Elrika, w królewskiej skrzyni z uzbrojeniem znajdują się dokumenty dotyczące prowadzonych w tajemnicy rozmów z Orlem. Klucz do skrzyni wręczył Kejlan Elrikowi, który, obawiając się pojmania, ukrył go w pewnym posągu w Ostagarze. Biorąc pod uwagę znaczenie wspomnianych dokumentów, nieznany los ciała króla, okazji do odzyskania królewskiej broni i pancerza oraz twoje własne pragnienie zemsty, korzyści płynące z wyprawy do Ostagaru wydają się przeważać nad ryzykiem, jakie się z takim wypadem łączy. Mamy jeszcze zaktualizowany kodeks. A. Autorzy. Powrót do Ostagaru, okej. No i Ostagar mamy na mapie już blokowany. Ostagar, zrujnowana tymwinterska forteca, gdzie miejsce miała ostatnia bitwa z udziałem króla Kejlana, aktualnie opanowana przez plagę. Idziemy tam. Czemu nie? Co złego? Co może pójść nie tak? Musimy tu coś. O, są pomiocy, to jest fajne. Że powracając tutaj, czuję się stary. Co właściwie chcesz przez to powiedzieć, Alisterze? Co? Nic, nic. Pomyślałem tylko... Że dobrze wiem, co to starość i udzielę ci jakiejś rady. Chodziło mi tylko o to, że byłem wtedy innym człowiekiem. Uwierzyłem mu, rozumiesz? Że to będzie wspaniała bitwa, że ją wygramy. Ja też mu uwierzyłam.
Wszyscy byliśmy trochę młodsi, gdy ostatni raz stąpaliśmy po tej ziemi. Z wyjątkiem ciebie. Ty zawsze byłaś stara. Przez ten swój niewyparzony język, synku, nie dożyjesz połowy mego wieku. Może mieć czasem rację, nie? Zarek. Może tu jeszcze będą jakieś pomiaty. Te ruiny wydają się być jeszcze większymi ruinami teraz. O, więcej pomiotów. Jej. Spokój się trochę. Zaktualizowano zadanie. Powrót do Stagaru. Odzyskaj własność króla Kaelana. Przybywszy do Stagaru, przekonałeś się, że opanowały go mroczne pomioty. Na szczęście, ich pozycje nie są tak ufortyfikowane, jak się obawiałeś. A same pomioty wydają się pochłonięte niespodziewanym atakiem zimy. Chociaż i tobie niska temperatura daje się we znaki, niezmordowanie przesz naprzód, myśląc nieustannie o tajnych dokumentach, o których mówił ci Elric. O tym, co stało się z ciałem króla, szansie na odzyskanie jego broni i pancerza oraz o zemście. I teraz tak. Odzyskaj tajne dokumenty króla. Elric utrzymuje, że w swej skrzyni z uzbrojeniem Kaelan przechowywał tajną korespondencję. Skrzynia znajdowała się w królewskim namiocie w Ostagarze. Elric narysował ci mapę, na której zaznaczył, gdzie ukrył klucz do tejże skrzyni. Odzyskaj jeszcze 5 przedmiotów. Złocista broń oraz pancerz króla Kaelana zaginęły podczas walki i jako łup podzielone zostały pomiędzy dowódców mrocznych pomiotów. Jeśli chodzi o pancerz, król nosił hełm na pierścień na golenniki oraz rękawice z broni, posługiwał się mieczem swego ojca Marika oraz tarczą herbową. Listerze, co się stało? Nie wiem. Dziwne uczucie znaleźć to tutaj, poharatane szponami mrocznych pomiotów i pokryte ich posoką. Przecież to była jego własność. Wiem. Czuję to samo. Ale on nie był pierwszym królem, który poległ w walce. Ani nawet pierwszym, którego zabiły mroczne pomioty. Tak, ale ta rana jest głębsza. I długo jeszcze będzie krwawić. Ale musimy ruszać dalej. Pomioty z pewnością aż się palą, by dać nam jeszcze więcej powodów do żałoby. No i podejrzewam, że bardzo.
kielich do łączenia. Strasznie cicho i spokojnie. Zechcesz. O kurczę, tego typa pamiętam. Przedawą mi inne towary na boku. Oczywiście. Ciekawe, cóż to takiego. Klucz do królewskiej skrzyni. Ząbki tego klucza mają bardzo wymyślny kształt. Zostały kunsztownie wykonane. Zapewne przez bardzo utalentowanego ślusarza. Zapewne tak. No, skrzynia magu, to też potrzebna jakiś klucz. Ciekawe, czy znajdziemy. Być może nie będziemy go znaleźć. Ale już rozejrzę się.
Może tędy udało się pieskowi uciec. To też była szansa, ale też. Aha, gdzieś tu są nasze pieniądze. O nie, martwy Mabaru. Rozgromiliśmy ich. Tarczy Kejlana. Odzyskaj jeszcze 4 przedmioty. Złocista broń oraz pancerz króla Kejlana zaginęły podczas walki i jako łup podzielone zostały pomiędzy dowódców mroczych pomiotów. Jeśli chodzi o pancerz, król nosił hełm na piersik, nagolenniki oraz rękawice. Z broń posługiwał się mieczem swego ojca Marika oraz tarczą herbową. Jak zechcesz. Dobra. Oczywiście.
Ostrze Marika też. I tajna korespondencja. Zbiór dokumentów składający się głównie z prywatnej korespondencji króla Kaelana. A więc to prawda. Udało mu się przekonać siły Orle, by dołączyły do walki przeciwko mrocznym pomiotom. Cesarzowa Celena czekała tylko na jego odpowiedź. Odpowiedź, która nigdy nie nadeszła. I za sprawą zdrady Logena nigdy już nie nadejdzie. Nigdy to bardzo długo, Alisterze. Poczekaj trochę i pozwól gorącym głowom ochłonąć. Jeszcze zapanuje między nami pokój. Cóż, Wyn, mam nadzieję, że doczekasz tej chwili. A ja mam nadzieję, że pomioty jej nie doczekają. Dobra, mam zaktualizowane zadanie i kodeks. Odzyskaj jeszcze 3 przedmioty. A, dobra. To samo, co przed chwilą. Ale odzyskaliśmy miecz, dlatego się tutaj to pojawiło. I zaktualizowano kodeks. Dokumenty Kaelana, strona 3/3. Wygląda na to, że ten list został najpierw zgnieciony, a następnie pieczołowicie wygładzony i ponownie złożony. Kaelanie, z uwagi na problemy z pomiotami, moja podróż do Ferelden'u zostaje na jakiś czas odwołana. Z pewnością nie rozumiesz. Pomioty wydają się mieć dziwne wyczucie chwili, nieprawdaż? Najpierw zajmijmy się nimi. Później wznowimy rozmowę nad warunkami trwałego przymierza między Orle i Ferelden'em. Napisany w zadziwiająco poufałym tonie list cesarzowej Celeny I do króla Kaelana. No, mamy pewnie stronę pierwszą i drugą jeszcze. Może pierwszą najpierw, albo od końca będzie. Jak już zaczęliśmy od strony trzeciej, to ta będzie druga. I dokumenty Kaelana, strona 2/3. Wasza wysokość, moi ludzie dotrą wkrótce na miejsce, by wzmocnić twoje siły. Jeśli córca pozwoli, plaga zakończy się, nim się na dobre zaczęła. Kaelanie, błagam cię, jako twój wuj, nie stawaj do walki u boku Szarej Straży. Nie możesz podejmować takiego ryzyka. Ferelden także nie może sobie na nie pozwolić. Pozwól przypomnieć sobie po raz kolejny, że nie masz następcy. Twoja śmierć, o której z trudem przychodzi mi myśleć, zepchnęłaby Ferelden w stan totalnego chaosu. Gdy będziesz już po wszystkim, być może pozwolisz mi znów podnieść temat twego następcy. Syn wywodzący się z linii Taelinów oraz Mactirów miałby szansę zjednoczenia Ferelden'u, o jakiej nikt poza nim nie mógłby marzyć. Musimy jednak pogodzić się z faktem, że to niemożliwe. Królowa dobiega już lat 30 i prawdopodobieństwo, że wyda na świat twego potomka, z każdym miesiącem maleje. Dlatego ponownie poddaję ci po to rozwagę możliwość odsunięcia Anory. Pamiętam, że rozstaliśmy się w niemiłej atmosferze, gdy po raz ostatni o tym wspomniałem. Lecz od tamtej pory minął już rok i sytuacja nie uległa zmianie. Proszę, rozważ me słowa i niech ci Andrasta błogosławi. List Arla Almona do króla Kaelana. Dokumenty Kaelana, strona 1/3. Do jego wysokości króla Ferelden'u Kaelana. Mój komendant straży zapewnia mnie, że mamy do czynienia z plagą. Zagraża ona nam obojgu i musimy wspólnie z nią walczyć. W przeciwnym razie wszystkich nas pochłonie. W przeszłości naszych narodów nie łączyła przyjaźń, ale to nie ma w tej chwili znaczenia. Było, minęło. Teraz zaś stawką jest przyszłość nasza i tych, co przyjdą po nas. Odłóżmy na bok to, co dzieliło naszych ojców, byśmy mogli zapewnić bezpieczną przyszłość naszym krajom i narodom. Moi kawalerowie czekają w gotowości, by wraz z orlezjańskimi szarymi strażnikami wyruszyć do Ferelden'u. Wystarczy jedno twoje słowo, a fereldeńskie oddziały bojowe wzmocnione zostaną przez potęgę Orle. Z poważeniem, cesarzowa Celena I. Oficjalny list cesarzowej Celeny I z Orle do króla Ferelden'u Kaelana. Tu mamy wszystkie wpisy. Tu mamy mroczne pomioty. Zajmę na
jak zechcesz. Dobra. Przejść tędy. Na rozkaz. Balista, dobra. I ci nie stało. Dobra. Tak zrobię. Może muszę bardziej. Nie wiem. Nic to nie daje. Tak? Zabawy. Czas ruszyć dalej. Z przyjemnością. Zapomniałam o tej pułapce. Się wystraszyłam. Sprawdzę mapę. Dobra, przy okazji go zabrałem. Tyle zostało z obozu magów. No dobra, ale gdzie teraz?
tu jest na nas trochę. Też chcę się być. No, na to rozejrzę się tutaj. A, tu już było. Wszystko. A jeszcze tutaj sprawdzę. Czegoś nie ma. O, czyli coś tutaj będzie. No tak, most. Tyle zostało. Co oni z nim zrobili? Ten pomiot to co to? Dobra, mamy zaktualizowane zadanie. Udaj się w pościg za pomiotem nekromantą. A, ciekawe, czy to ten właśnie z czaszką, czy tamten, co tak czarował. No dobra. Ten z czaszką ciekawie wygląda. No dobra, tak. Udaje się w pościg za pomiotem nekromanta. Chwile spędzane przez ciebie z ciałem króla zakłóciło niespodziewane pojawienie się nekromanta, który posłał swe nieumarłe sługi przez most, sam zaś zbiegł w kierunku wieży Ishan. Zdajesz sobie sprawę z tego, że dopóki nekromanta żyje, ani ty, ani Kaylan nie zaznacie spokoju. Tam są typy i tam są typy. Powalony szkielet, a tu mam powalony szkielet. A tu mam balistę. Myślałem, że mój rano. Dobra. Padła. To jest bardzo zły znak. Mister, nie padaj. We'll be right back.
Do dzieła. Trzeba ci czegoś? Oczywiście. Proszę o przygotowanie. Muszę przyznać, że Alistair sobie bardzo ładnie daje radę, tym razem nie pada. Więc są bardzo duże postępy. Jestem z niego dumna. Z przyjemnością. Ale koniec tego palenia, czasem przyjemnej. Nie wiem, czy coś z tym można zrobić. Wybacz nam, mój królu. Gdy wypłoszymy pomioty z ich nor i zyskamy trochę czasu, wrócimy, aby doprowadzić cię do Stwórcy. Dobra, za szybko pochwaliłam Magistera jednak. Tak coś czułam, żeby tego nie robić. Do dzieła. Jak zechce. O,
Odzyska jeszcze dwa przedmioty. Złocista broń oraz pancerz króla Kejlana zaginęły podczas walki i jako łup podzielone zostały pomiędzy dowódców mrocznych pomiotów. Jeśli chodzi o pancerz, król nosił hełm, napierśnik, nagolenniki oraz rękawice. Z broni posługiwał się mieczem swego ojca Marika oraz tarczą herbową. Czego w ogóle to ja nie podaruję, zbieram na sztylety. Moje nawyki do zbrojenia. Jak zechcesz. Chyba mi się padnie znowu. No cóż. Ale co tam? Thank you.
został jeszcze tylko jeden przedmiot do odzyskania. Kodeks mam zaktualizowany, pewnie na temat rzeszczotów. Chyba były na głębokich ścieżkach, z tego co kojarzę. No dobra, zobaczmy. Rzeszczot. Uczeni nazywają te wysokie, chude pomioty szarlokami, lecz częściej nazywa się je wrzeszczotami. Z racji przenikliwych krzyków, które wydają podczas walki. Istnieje wiele historii żołnierzy wyprowadzanych z równowagi przez głosy wrzeszczotów, skrytych w ciemności i niewidocznych do chwili ataku. Te potwory nocą znane są z niesamowitej szybkości i zwinności, jak również umiejętności ukrywania się. To skrytobójcy pośród pomiotów, przenikający linię wroga, by w ciągu chwili rozerwać swój cel długimi, zębatymi ostrzami na przedramionach. Czasami wykorzystują truciznę, często wytwarzaną z własnej krwi, a atakując w większej liczbie, wykazują zdolność do sprytnych manewrów taktycznych. Czyli musimy wejść do wieży i szal. No ładnie. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.